3 maja po godzinie 16 przy drodze Pieszyce Dolne Bratoszów na wysokości ulicy Rolnej policja zabezpieczyła znacznej wielkości tereny zielone. Na skraju wyschniętego stawu znaleziono szczątki ludzkie. Według wstępnych ustaleń mogą to być fragmenty ciała zaginionego 11 lat temu pieszczanina Patryka Błocha. Na miejscu zdarzenia pracowało dwóch prokuratorów z Prokuratury Rejonowej w Dzierżoniowie, technicy policyjni, bielawcy dochodzeniowcy, pracownicy Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu oraz Straż Pożarna. Działania zakończono przed północą. Jak poinformował nas zastępca prokuratora rejonowego Emilian Wojtyra, jest to dalszy ciąg śledztwa w sprawie pozbawienia życia Patryka Błocha przez tymczasowo aresztowanego Edwarda M. 11 lat temu, 1 maja, zaginął 21-letni mieszkaniec Pieszyc. Mimo prowadzonego wówczas śledztwa nie udało się ustalić, co się z nim stało. 25 września ubiegłego roku doszło do aresztowania 53-letniego mieszkańca Pieszyc Edwarda M. Według śledczych nie chodziło już o zaginięcie lecz pozbawienie życia. W wyniku prowadzonych działań dzień później przeszukano jedną z posesji przy ulicy Nadbrzeżnej w Pieszycach oraz okolice Łąki. Niestety nie udało się wówczas znaleźć zwłok mężczyzny. Obecnie prokurator Emilian Wojtyra wyjaśnia, że śledztwo trwało dalej i jednym z elementów było zbieranie dalszych informacji oraz podejmowanie działań zmierzających do ustalenia miejsca ewentualnego ukrycia zwłok 21-latka. Po ustaleniach z policją podjęto decyzję o penetracji terenu, na którym sprawca mógł ukryć ciało. Ostatecznie w stawie niedaleko od drogi na bratoszów zostały ujawnione części ludzkich kości z fragmentami ubrania. Teraz będą prowadzone dalsze czynności związane z przekopaniem terenu w celu znalezienia pozostałych fragmentów zwłok. Dodajmy, że wydobyciem szczątków zajęli się pracownicy Zakładu Medycyny Sądowej we Wrocławiu, którzy przybyli na miejsce i to oni przeprowadzą dalsze badania.